Witajcie. Jesteśmy w kawiarni Ani, która jest organizatorką zrzutki dla Kazika. Dziś porozmawiamy z Kazikiem o jego historii, porozmawiamy również o samej zrzutce z Anią oraz o tym, jak zamierza wykorzystać środki, które przekazaliście na jego zrzutkę. Zapraszam Was do obejrzenia materiału. Aniu, powiedz nam, skąd w ogóle pomysł na akcję? Jak to się stało, że zorganizowałaś zrzutkę dla Kazika? Była akcja i jest reakcja. Tak jak pan Kazik wspominał, 28 września zapalił mu się po prostu samochód. To wszystko działo się na naszym podwórku. Mówiąc naszym, mam na myśli tyły kawiarni, w której pracuję. Czułam, że też bezpośrednio mnie to dotyczy. Oczywiście w całej akcji brali udział także nasi sąsiedzi, bo ich auta również były zaparkowane z tyłu. Oczywiście wszyscy znamy pana Kazika i podczas tych kilkunastu, kilkudziesięciu minut całej akcji, czyli całego pożaru, widzieliśmy, jak pan Kazik cierpi i widzieliśmy jego strach i to było chyba najbardziej przerażające w tym wszystkim. Już nie te auta, bo naprawdę nikt nie miał do niego pretensji. Wszyscy starali się mu pomóc i widzieli, jak cierpi, jak jest mu przykro, nie tylko z powodu jakby straty samochodu i balonów, tylko najbardziej przejął się stratą mienia sąsiadów. Obawiał się, że komuś coś może się stać, obawiał się, że uszkodził innym samochody. Później do niego już dotarło, że wszystko jest ok, nikomu nic się nie stało. I widać było smutek w jego oczach po stracie jedynego środka lokomocji, czyli samochodu i balonów, które ucierpiały w pożarze. No, spaliły się wszystkie oprócz jednego kartonu. Jak zakładałaś akcję na kwotę 9000 zł, sądziłaś, że to się uda? Tak, byłam pewna, że to się uda. Dlatego zbiórkę ustawiłam na 3 miesiące. Miałam nadzieję, że poruszymy tutaj lokalną społeczność i uważałam, że te 9 tysięcy jest kwotą realną do zebrania wśród znajomych. Już bardzo dużo ludzi zna pana Kazika i uważałam, że to jest odpowiednia kwota i też wcześniej przemyślałam sobie, na co chciałabym przeznaczyć tę kwotę, żeby pomóc panu Kazikowi. I tak jak pisałam w zbiórce, ta kwota miała być przeznaczona na zakup nowych balonów w hurtowni i ewentualne dorzucenie się, pomoc przy zakupie następnego auta. Dziś piąty dzień akcji, na liczniku nie jest 9 tysięcy, a ile? 120. I co z tymi środkami teraz? Tak naprawdę ostatnie 3 dni dokładnie, mocno pracowałam nad tym, aby w głowie sobie też poukładać, na co najlepiej, na co ja mam przeznaczyć te pieniądze, aby pomóc panu Kazikowi. Poznałam pana Kazia i opowiedział mi wiele rzeczy o sobie, poznałam jego potrzeby i tak jak też komunikowałam w aktualizacji zbiórki, że jeżeli przekroczymy tę deklarowaną kwotę 9 tysięcy, to na pewno chcemy pomóc panu Kaziowi z jego mieszkaniem, a na pewno z jego mieszkaniem na okres zimowy, ponieważ pan Kazik mieszka na działkach. Wtedy jeszcze nie miałam pomysłu, nie wiedziałam, czy to będzie 10 tysięcy, czy 11, czy to będzie tylko wynajem, ale też nie chcemy go stawiać w takiej sytuacji, że wynajmiemy mu mieszkanie na 2-3 lata i ten najem się kiedyś skończy, te pieniądze się skończą i zostawimy tak naprawdę tylko starszego człowieka w jeszcze gorszej sytuacji niż jest teraz. Może tak być, nie mówię, że tak będzie, ale tak mogłoby być, dlatego zbiórka nadal trwa. Bo po konsultacji z Towarzystwem Brata Świętego Alberta pojawiła się nie iskierka, a iskra nadziei na to, że pan Kazik będzie miał zapewnione lokum i to nie będzie lokum czasowe, czyli wynajem, o który później będzie musiał się martwić, tylko to będzie lokal socjalny. Lokal socjalny i w tym tutaj pani Ania z Towarzystwa Brata Świętego Alberta obiecała mi pomóc w tej sprawie, dlatego ta zbiórka nadal trwa. Ona się skończy niebawem,
podejrzewam, że w ciągu kilku dni, bo jakby w tym momencie spełniamy chyba wszystkie potrzeby pana Kazika i możemy tak naprawdę prowadzić tę zbiórkę jeszcze przez te deklarowane 3 miesiące, ale też wiemy, że jest wiele innych potrzebujących, wiele innych osób, które są w podobnej potrzebie jak pan Kazik i uważamy, że w tym momencie mamy to, czego chcieliśmy, no bo tego chcieliśmy. Powiedz, chcieliście zebrać 9 tysięcy, udało się 120, pewnie jeszcze dodatkowe wypłaty wpłyną. Jak te środki, na co te środki zostaną przeznaczone, gdybyś mogła przedstawić właśnie te główne potrzeby? Tak jak dzisiaj pan Kazik się zadeklarował, w pierwszej kolejności odliczymy 20% od kwoty, którą uda nam się uzbierać i pan Kazik zdecydował, że chce przeznaczyć to na dzieci. Dzieci, z którymi zawsze tak naprawdę pracuję i dzięki którym pracuję, żyję, funkcjonuję. Pan Kazik wybierze 2 fundacje wspierające dzieci. Będzie to na pewno wrocławskie hospicjum, ale te informacje podamy na pewno w aktualnościach na zrzutce. Także każdy się o tym dowie. W następnej kolejności najważniejsze jest to mieszkanie. No, nie ukrywajmy, że zima zaraz nadejdzie i trzeba pana Kazika szybko zabrać z tych działek i tak jak wspominałem, jest organizacja, która mi będzie w tym pomagała. Mam nadzieję, że miasto też się do tego przyłączy. I co dalej? Samochód. No, to jest jeden z głównych celów zbiórki. Samochód dla pana Kazika. Po prostu, żeby mógł dalej jeździć. Samochód się spalił, no samochód zbieramy, samochód kupimy, tak jak deklarowaliśmy w zbiórce. Jeżeli chodzi o następne wydatki, które przewidujemy, to jest zakup balonów. Zakup balonów, żeby pan Kazik miał z czym jeździć. Zakup balonów w hurtowni, w której się zapatruje od lat, w której wszyscy go znają. Także mam nadzieję, że już niedługo będzie można pana Kazika znowu zobaczyć w okolicach rynku i dostać od niego balonik, a na pewno w sobotę i w niedzielę będzie rozdawał je za darmo. Co jeszcze? Bardzo istotna sprawa związana z legalizacją stoiska pana Kazika i w ogóle z całą działalnością. Pan Kazik ma w tym momencie zawieszoną działalność, może ją tak naprawdę w każdej chwili odwiesić, pod warunkiem, że miasto nam pomoże zalegalizować jego działalność. Jeżeli znajdzie dla pana Kazika miejsce, w którym legalnie będzie mógł handlować tymi balonami, to byłoby chyba spełnienie marzeń. Aniu, co zaskoczyło cię najbardziej w prowadzeniu zrzutki? Na pewno jej popularność, która rosła z godziny na godzinę. Na początku byłam tym troszeczkę przytłoczona, przerażona, później mega szczęśliwa. Byłam naprawdę w totalnym amoku i cieszyłam się z tego, że ta kwota rośnie w tak zastraszającym tempie, gdzie tak naprawdę w tamtych momentach, w tamtych godzinach, bo to wszystko się rozegrało na przestrzeni ilu 5-4 dni, już zdałam sobie sprawę, że będę mogła panu Kazikowi pomóc bardziej. Że nie skończy się tylko na dorzuceniu do auta, nie zakończy się na zakupie, nie wiem, balonów, paczki balonów w hurtowni, tylko będę mogła mu pomóc bardziej kompleksowo i nie na chwilę, tylko mam nadzieję, że już na zawsze. Że no ten człowiek po prostu zazna w końcu spokoju. To, co mnie zaskoczyło później, tak naprawdę te sytuacje się zmieniały z godziny na godzinę. Ja w pewnym momencie zaczęłam czuć na swoich barkach ogromną odpowiedzialność za tego człowieka. I teraz powiem, że na pewno go nie zostawię z tym samego. Ale tak, teraz widzę, że ode mnie bardzo wiele zależy. Ja jestem organizatorem tej zbiórki i muszę doprowadzić ją do końca. Mimo tego, że w ostatnich dniach, 2 dniach, no docierają do mnie niepokojące sygnały, że cytuję, że to już jest niesmaczne, że to już za dużo, miało być 9 tysięcy, dlaczego tak dużo? Ale to chyba nie mówią osoby, które wspierają akcję, prawda? Nie wiem. Nie wiem, czy te osoby, które mi to mówią, czy one wsparły pana Kazika, czy nie. Powiem tak, jest do nas dookoła
dookoła nas masa osób, która uwielbia pana Kazika i nie powiedziałaby na niego nigdy w życiu złego słowa, bo wiedzą, w jakiej jest trudnej sytuacji. A te komentarze, które padają i pod tym, co ja robię, i pod osobą pana Kazika, no są tak przykre, że naprawdę w pewnych momentach odechciewa mi się. Chcę zakończyć zbiórkę, ale po tym, jak pan Kazik dzisiaj zdecydował o przekazaniu tych 20% na dzieciaki, stwierdziłam, że poczekamy jeszcze dzień, dwa. Też tutaj liczę na mocne wsparcie ze strony pani Ani, ze Stowarzyszenia Brata Świętego Alberta, bo my też dobrze musimy przekalkulować, ile tak naprawdę potrzebujemy na to mieszkanie. Tak, bo to mieszkanie prawdopodobnie trzeba będzie odremontować, tak? Tak, to są mieszkania komunalne. Dokładnie tak, mieszkanie komunalne, socjalne. Także myślę, że ta sprawa rozwiąże się w dniu jutrzejszym, bo my nie chcemy górki, bo my chcemy tylko spełnić potrzeby pana Kazia, a nie zbierać, żeby uzbierać 3 miliony. Możemy zostawić, tak jak mówiłam, tę zbiórkę przez 3 miesiące i niech tam się zbiera. Ja chcę być klarowna w tym, co robię, i się rzetelnie z tego wszystkiego rozliczyć, oczywiście poprzez tutaj stronę Zrzutki, korzystając z aktualności, żeby przede wszystkim wam też dawać znać, jak na bieżąco są, jak na bieżąco dysponuję tymi pieniędzmi, które przekazaliście dla pana Kazia. Chciałabym, żeby to było dla was jasne i żebyście się o to nie bali, bo nie działam sama. A teraz nie dość, że wspiera mnie i Stowarzyszenie Brata Świętego Alberta, to jeszcze sama poprosiłam o pomoc, o waszą pomoc, czyli o samą zrzutkę, żeby pomogła mi koordynować tę zbiórkę i dobrze ulokować te pieniądze, abym ja zakończyła akcję z czystym sumieniem, no i żeby pan Kazik miał, wiesz, wreszcie spokój. I tyle. Ja się bardzo cieszę, że się do nas odezwałaś, bo też właśnie w takim celu powołaliśmy Fundację To się uda, która ma wspierać organizatorów właśnie w tego typu sytuacjach, kiedy nie spodziewali się spektakularnego efektu i chcą rzetelnie rozliczyć się ze środków. Chcemy was wspierać w tym, jak te środki rozliczyć, jak poprowadzić akcję, także możecie śmiało się do nas zwracać. Aniu, chciałem cię zapytać, dlaczego zrzutka? Odpowiedź jest mega prosta. Stojąc tam w tym całym chaosie i w tym całym pożarze, padło jedno zdanie. Robimy zrzutkę. Jeszcze nie wiedzieliśmy, czy to będzie zrzutka pieniężna, czy to będą ubrania, czy żywność, czy zakup balonów. Po prostu robimy zrzutkę i tyle. No i po prostu poszłam, odpaliłam komputer i zrzutka.pl. Tyle. Długo zakładałaś zrzutkę? Czy długo? 10 minut? Okay. Najpierw sobie poczytałam, o co w tym wszystkim chodzi, żebym się też dobrze zabezpieczyła, zanim zacznę to organizować, no ale to była potrzeba chwili. A gdybyś miała doradzić organizatorom, którzy prowadzą akcję albo rozważają prowadzenie swojej akcji, co byś im powiedziała? Żeby nie rezygnowali, jeżeli znajdą się w podobnej sytuacji jak ja teraz, kiedy nas zaczyna to po prostu przerastać. Bo tak, ja teraz nie czuję, że sytuacja mnie przerasta, bo naprawdę dobrze się trzymam, bo dosyć szybko zareagowałam i poprosiłam o pomoc w tym temacie. I zawsze znajdą się głosy, może nie nienawiści, ale zazdrości, których chyba nie warto słuchać, bo naprawdę no, moim zdaniem działam w dobrej wierze i w szczytnym celu i nie mam sobie totalnie nic do zarzucenia. Jeszcze takie pytanie bardziej z rad. Co sprawiło, że twoja zrzutka stała się tak popularna? Co mogą zrobić użytkownicy, żeby zyskać podobną popularność swoich zrzutek? Tak naprawdę moja zrzutka zyskała na popularności w momencie, kiedy zwróciłam się do Rubensa. Jest to znana postać na Instagramie przede wszystkim i do pani Asi Okuniewskiej. Ten, kto nie zna, polecam sobie sprawdzić, kto to jest. Te osoby bardzo chętnie zaangażowały się w akcję, bo ujęła ich po prostu prostota tej historii. Tym, że jest to takie niby łatwe do zrobienia, więc dlaczego mają nie pomóc? Wiem, że jest też dużo innych osób potrzebujących,
ale każdy z nas może założyć zrzutkę. Jeżeli widzimy taką osobę, to po prostu to róbmy. I wtedy nie powinno pojawiać się głosy, że ktoś jest bardziej potrzebujący, a ktoś mniej. Na tego się powinno zakładać zrzutkę, na tego może później albo w ogóle. Nie, ja uważam, że działamy wedle własnego sumienia. Ja zobaczyłam pana Kazia w tym momencie, zakładam zrzutkę, koniec. Czy jest coś, co chciałabyś na koniec powiedzieć naszym widzom? Oczywiście. Chciałabym, aby każdy z nas rozejrzał się, zapukał do sąsiada, zapytał, czy niczego mu nie brak. Bo tak naprawdę, gdyby nie ten pożar pana Kazia, nie dowiedzielibyśmy się o jego problemach mieszkaniowych, lokalowych, w których teraz mu tak usilnie staramy się pomóc. Także nie każdy jest taką osobą, która nam wprost powie o swoich potrzebach. Jest po prostu skryta i skromna, tak jak pan Kazik. Myślę, że nad tym powinniśmy się nie tylko zastanowić, ale sami powinniśmy zacząć działać i szukać takich osób, bo naprawdę jest nadal wiele osób potrzebujących. Ja pomogłam panu Kazikowi, każdy może komuś pomóc, bo to się uda. Kazik, czy, jak to się stało w ogóle, że ta zrzutka wystartowała i czy ty w ogóle wierzyłeś, że to się uda? Ja nie wierzyłem za bardzo, że będzie robiona w ogóle jakakolwiek zrzutka, nie? Bo tu lokatorzy mi współczuli, a ja myślałem, że mnie po prostu inni by może człowieka zlinczowali, a tu bardzo sympatyczni ludzie mieszkają i po prostu zrobili zrzutkę, zareklamowali to, czego się nawet nie spodziewałem i nie marzyłem o tym, nie? No tu teraz się dowiaduję, że jest ponad 100 tysięcy zebranych pieniędzy. Troszkę człowiekowi niejako i ja bym się chciał po prostu ludziom zrewanżować, nie? Wziąłem 250 balonów w hurtowni, no po prostu bez pieniędzy, bo mnie znają. Te balony chcę po prostu odjeść za darmo. Jakie dzieci będą w rynku, dostaną balony. No. W inny sposób na razie nie mogę się odwdzięczyć, no i bym chciał przekazać sumę, no 20% ze sumy, która będzie zebrana na hospicja dla dzieci nieuleczalnie chorych, no i 10% na dzieci, które też potrzebują odzieży czy czegoś. No. No chciałbym wszystkim darczyńcom bardzo podziękować, odwdzięczyć się im, rozdać balony dzieciom przez weekend, sobotę, niedzielę, bo w życiu się nie spodziewałem, że ludzie potrafią taką sumę uzbierać na człowieka, który jest w potrzebie. No. Pani Ania, co to organizowała, mówi, jak zbierzemy 10 tysięcy, to będzie dobrze, no. A tu suma leci w górę i nie wiadomo, jak się to zakończy, no ale... Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy przystąpili do tej akcji. Do tej pory nie miałem styczności z takimi ludźmi, co pomogli, no.